Mimo wakacyjnej przerwy radni powiatu Tomaszowskiego spotkali się na 51. sesji, zwołanej na wniosek zarządu powiatu. Główny punkt obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie podziału powiatu Tomaszowskiego na okręgi wyborcze, a także ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów. Radni uchwalili jednogłośnie że okręg wyborczy do Rady Powiatu, będzie siedem okręgów wyborczych do Rady Powiatu, tak zwane cztery miejskie i trzy obejmujące gminy Tomaszowskie. Kwestia sporna dotyczyła podziału gminy miasto Tomaszów. Były, wcześniej propozycja była, aby ten miasto podzielić na dwa okręgi, jednak dzisiaj została podjęta uchwała, gdzie zostawiono cztery okręgi. W każdym okręgu będą wybierani trzej radni powiatowi. Natomiast w gminach pozamiejskich, w trzech, w trzech yy, okręgach wyborczych pozamiejskich będą wybierani radni yy, w ilości trzech, czterech, czterech. Odnośnie wyborów samorządowych, które odbędą się w listopadzie, jak Państwo wiecie, gmina Miasto Tomaszów będzie wybierała 23 radnych, 3 radnych w wyborach bezpośrednich. Miasto podzieliło cały Tomaszów na 23 okręgi wyborcze. Powiat dokonał w dzisiejszej uchwale podziału na 4 okręgi. I one z reguły będą takie same, jak były, i będą wchłaniały w swoich granicach poszczególne okręgi miejskie. Tak, żeby wyborca, idąc do głosowania, mógł zagłosować w tym samym lokalu wyborczym na radnego miejskiego i na radnego powiatowego. Kolejne punkty sesji dotyczyły zmian w tegorocznym budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Przed rozpoczęciem obrad radni minutą ciszy uczcili pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim.